Żywe jest Słowo Boże i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Przychodzimy, aby słuchać tego Słowa Bożego, które ma moc, jest skuteczne. Od pierwszych stron Biblii widzimy tę skuteczność Słowa. Bóg rzekł i stało się, tak zaczyna się opis stworzenia świata i człowieka. Bóg rzekł i stało się. Odkrywać skuteczność słów. Ale widzimy w dzisiejszej Ewangelii, że można stracić ten dar słów. Zobaczmy tę historię z tym człowiekiem, który przychodzi, więcej, przybiega do Jezusa. Jezus jest w drodze. Już nawiązywaliśmy wielokrotnie do tego obrazu drogi, bo ona w Ewangelii świętego Marka ma ten wymiar duchowy. Gdy Jezus opowiada przypowieść o siewcy, mówi, ziarno padło na drogę i ptaki przyleciały i wydziobały je. I w domu tłumaczy swoim uczniom, to szatan, który zabiera Słowo Boże, zasiane na drodze. Widzimy, jak dzisiaj szatan zabiera temu człowiekowi, który przybiega do Jezusa Słowo Boże, Słowo nadziei, Słowo życia, odchodzi. Smutny. Człowiek przybiega do Jezusa. Kolejny obraz, który z naszej lektury Ewangelii świętego Marka z pewnością nam się kojarzy. W 5 rozdziale mamy opętanego, który ujrzał Jezusa z daleka, przybiegł, oddał mu pokłon, zawołał do Niego. Czy trędowaty przychodzi do Jezusa i oddaje mu pokłon? Widzimy, że ten człowiek w dzisiejszej Ewangelii aż biegnie do Jezusa, bo on jest człowiekiem nieszczęśliwym. On nie wie, jak żyć. On nie przychodzi tak na pogaduszki, ale po prostu aż go nosi. Jest jak opętany. Jest jak trędowaty tak naprawdę. U Jezusa chce znaleźć ratunek. Przybiegł, upadł na kolana i zadaje jedno pytanie. Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Panie Jezu, daj mi sposób na życie wieczne, jakąś receptę. A Jezus odsyła go do Boga. Odsyła go do przykazań. I widzimy, jak Jezus cytuje te przykazania. My znamy te przykazania z dekalogu. Jeszcze pobożni powtarzają je każdego dnia, odmawiając pacierz codzienny. Jezus cytuje te przykazania, które odnoszą się do relacji międzyludzkich, a opuszcza te przykazania, które mówią o relacji człowieka do Boga. I to jest też dla nas ważna podpowiedź. Tak naprawdę Bóg nie będzie nas pytał się, czy jestem wierzący, ale na sądzie zapyta nas, czy kochaliśmy tak jak On. Czy kochaliśmy tak jak On. Pamiętamy tę scenę z 25 rozdziału Ewangelii Mateusza. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Jezus cytuje Stary Testament i cytuje przykazania. 5, 6, 7, 8 i na koniec 4 przykazanie. I dodaje. Dodaje przepis, który też znajdziemy w Księdze Powtórzonego Prawa, które w naszym tłumaczeniu zostało przełożone jako nie oszukuj, a dokładnie nie dokonasz grabieży. Dlaczego Jezus dodaje ten przepis? Dlatego, że tam, gdzie jest bogactwo, gdzie jest przywiązanie do panowania, władzy i posiadania, tam najczęściej dzieje się krzywda tych ostatnich. Nie dokonasz grabieży znaczy, by jest to w kontekście, że jest obowiązek sprawiedliwej zapłaty dla swojego pracownika.
Nie będziesz okradał swojego pracownika. Widzimy, że kontekst, my dowiadujemy się pod koniec, dotyczy bogactwa, posiadłości, zniewolenia człowieka przez sprawy materialne. I ten człowiek, który przybiega do Jezusa, oddaje mu pokłon, teraz okazuje się być dobrym człowiekiem. Przestrzegam tego od mojej młodości. Wręcz byśmy powiedzieli, mówi to z wielką dumą. Jest dumny, zadowolony z siebie. Ale co z tego? Jak jest nieszczęśliwy. Jak nie odkrywa pokoju serca. I słyszymy dalej piękny ten opis Ewangelii Marka. Jezus spojrzał na niego z miłością. Czy może dokładnie, Jezus spojrzał na niego i ukochał go. Te nasze spotkania z Jezusem dzieją się w klimacie miłości. Gdy Jezus stawia nam wymagania, pokazuje nam, jak żyć jako uczniowie Jego, przede wszystkim czyni to w klimacie miłości. On nie jest jakimś surowym nauczycielem, który stoi tutaj z rózgą i będzie nas karał za złe odpowiedzi, ale przede wszystkim przepełnia nas swoją miłością. Jest to jakieś bardzo intymne spotkanie, w którym uczestniczymy. Gdy ja czuję się kochany, czuję się bezpieczny i wiem, że mogę zrobić o wiele więcej niż początkowo mi się wydaje. Bo wiem, że ktoś mnie kocha, że się o mnie troszczy, że podtrzymuje moje życie. Co mówi Jezus do tego człowieka? Jednego ci brakuje. Nie w sensie, że jeszcze jakieś przykazanie masz przestrzegać. Jeszcze kolejne zadanie ci dam i wtedy już wszystko będzie dobrze. To zdanie mówi jednego, czyli wszystkiego ci brakuje. Tego, co najważniejsze ci brakuje. Zostaw te przykazania, te przepisy. Bo przez przestrzeganie prawa nie będziesz zbawiony, ale przez miłość. Wszystkiego ci brakuje. Brakuje ci tego, co najważniejsze. Sprzedaj wszystko, co posiadasz. Rozdaj ubogim. Uczyń szczęśliwymi innych ludzi. Wtedy ty będziesz szczęśliwy. Połóż swoją nadzieję, swoje bezpieczeństwo w Bogu. Nie w przepisach, nie w bogactwie, nie w swoim ułożonym życiu, nie w swoich wizjach, które masz na szczęście. Połóż nadzieję w Bogu i zacznij dzielić się tym, kim jesteś i co posiadasz z drugim człowiekiem. Uczyń szczęśliwymi innych ludzi, by samemu stać się szczęśliwym. Spochmurniał. Odszedł zasmucony. Przyszedł do Jezusa, aby Jezus odpowiedział na te wielkie pragnienie, które nosił w swoim sercu. Ten wielki niepokój egzystencjalny, który przeżywał. Ale on był niewolnikiem swoich posiadłości. Popatrzmy, zaczęliśmy od tego podobieństwa, tych opisów ewangelicznych, z trędowatym, z opętanym. Bez problemu Jezus sobie poradził z nimi. Ale tu mamy przypadek o wiele trudniejszy. Sytuacja jest po prostu dramatyczna. Łatwiej jest uwolnić opętanego, łatwiej jest uzdrowić trędowatego niż człowieka, który jest niewolnikiem posiadania, który wszystko trzyma dla siebie. To jest bogacz, który wszystko gromadzi dla siebie, nic dla innych. A Jezus zaprasza, by stał się Panem swego życia. Panem życia jest ten, który daje, który dzieli się. We wspólnocie nie ma miejsca, w wspólnocie uczniów Jezusa nie ma miejsca dla bogaczy. Jest miejsce dla panów. Przyjdź i chodź za mną. On odchodzi. Odchodzi, smutny. Trudno bogaczom wejść do Królestwa Bożego, mówi Jezus do swoich uczniów.
Oni są przerażeni. Pierwsza rzecz, że taka porażka Jezusa, no pozyskać bogatego człowieka do wspólnoty, no rozwiązałby nam tysiące problemów. Byśmy opłacili wszystkie rachunki, byśmy po prostu w zimę grzali kościoły jak piekarnik, gdy pieczemy babki drożdżowe. O, byśmy sobie zrobili, byśmy mieli bogatego w kościele. A Jezus pozwala mu odejść. Ziarno Słowa Bożego szatan porwał temu człowiekowi. Tu się dokonuje jakaś wielka duchowa walka. A uczniowie są przerażeni, bo w ich mentalności człowiek bogaty to ten, któremu Pan Bóg błogosławi. On na pewno wypełnia Boże przykazania, bo ma błogosławieństwo dostatku, majątku. Kto może się więc osiągnąć zbawienie, jak nie bogaty? Pytają się uczniowie. A Jezus im pokazuje zupełnie inną perspektywę. Tylko ten, kto zaufa Bogu, kto odda wszystko Bogu, ten, kto żyje jak Jezus dla innych, ten wejdzie do Królestwa Bożego. I Piotr mówi wobec wszystkich i w imieniu wszystkich, oto my opuściliśmy wszystko, poszliśmy za Tobą. Pamiętamy ta piękny, ten dyptyk z Ewangelii Świętego Marka z pierwszego rozdziału, powołanie Piotra i Andrzeja, Jakuba i Jana, jak zostawili łodzie, najemników, całą firmę, zostawili ojca, zostawili sieci, i natychmiast poszli za Jezusa. On też im powiedział, pójdź za mną. Zostawili wszystko. Jezus do Piotra mówi, tak, ta wasza decyzja przyniesie wam 100-kroć tyle. Czyli otrzymacie wielkie Boże błogosławieństwo w tym życiu. Tak, wśród przeciwności. I w życiu wiecznym. I kończy się to opowiadanie zdaniem, które niestety znowu nam uciekło w tych lekcjonarzach. Nie wiem, może liturgiści myślą, że jeszcze jednego, ostatniego zdania, które jest syntezą tego opowiadania, już nie damy rady wysłuchać, a więc mimo wszystko przeczytam. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. To synteza bycia, byciem uczniem Jezusa. Popatrzmy, że bogacz w społeczeństwie uważany był jako ten pierwszy. A Jezus zaprasza, by stał się ostatni. To jest logika Ewangelii. Świat uważa właśnie tych bogatych za najważniejszych, których trzeba, godni są szacunku, godni są władzy, oni mają inne prawa niż inni, bo mają pieniądze, mogą wszystko kupić. A my się nie liczymy, bo jesteśmy biedni. Nie, Jezus zmienia tą logikę. Pierwszym jest ten, kto jest ostatni. Wielokrotnie uczy swoich uczniów. Chcesz być najważniejszy? Stań się sługą innych. To jest logika Ewangelii. Tak żyje Jezus. Do tego nas zaprasza. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Dramatyczna scena z dzisiejszej Ewangelii. Słowo zasiane na drogę zostaje wydziobane przez ptaki. Szatan porwał to słowo temu człowiekowi, który u Jezusa szukał ratunku, odpowiedzi na swoje życie beznadziejne. Pełne niepokojów, lęków. Odszedł smutny. I dzisiaj zobaczmy, jak pasują słowa dzisiejszego dnia papieskiego dla nas. Żeby nie pozwolić, by słowo Boga stało się jałowe, ale żeby okazało się pełne mocy i skuteczności w naszym życiu. Te słowa, które są hasłem Dnia Papieskiego. Nie lękajcie się. Pamiętamy, jak 22 października 1978 roku na placu Świętego Piotra, na inaugurację pontyfikatu, święty Jan Paweł II wołał:
nie lękajcie się otworzyć drzwi Chrystusowi. Nie lękajcie się. Zobaczmy, jak to jest słowo dzisiaj tak aktualne dla nas. Wielokrotnie Bóg mówi do człowieka, nie lękaj się, nie bój się, zaufać mi, powierzyć mi całe życie, to życie, które ode mnie przecież otrzymałeś. Przecież Bóg nie chce nas okraść z niczego. Co mam, co by nie było darem od Boga, nic, wszystko Bogu zawdzięczam. Ale gdy Mu zaufam całkowicie, gdy stanę się ostatnim, a nie pierwszym, najważniejszym, zobaczmy, że ci bogacze to nie są ci, którzy mają nie wiadomo ile zer na koncie, nie o to chodzi. Ale chodzi o doświadczenie serca. Ja mogę być bogaczem w mojej rodzinie. To, co czytaliśmy w zeszłym tygodniu o tej relacji męża do żony, że mężczyzna mógł sobie oddalić żonę, tak jak wymienia samochód, wymienia sobie żonę. Jezus mówi nie. Nie można tak żyć. Pokazując wartość i godność każdego człowieka. Zobaczmy, że nie możemy być tymi bogaczami, którzy posiadają właśnie władzę w naszych rodzinach, że ja mam władzę nad moimi dziećmi. Jacy jesteśmy nieszczęśliwi, ciągle chcąc panować nad innymi. To się nie uda. Będziemy ciągle się kłócić, będziemy ciągle się boksować, będziemy jakieś zapasy robić. Zobaczmy, co się dzieje w naszym społeczeństwie. Nieustanne zapasy. A Jezus mówi, jaka jest na to recepta. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Nie lękajmy się przyjąć Słowo Boże do naszego życia. Nie lękajmy się tym Słowem Bożym żyć. Nie lękajmy się być ostatnimi, bo wtedy naprawdę odnajdziemy sens naszego życia, pokój w sercu i wypełnimy nasze powołanie i otrzymamy życie wieczne. Amen.